Witajcie w kolejnym odcinku Attitude Movie. Jestem waszym nowym prowadzącym. W przeciwieństwie do tego żółtego poplecznika, Donaroida, będę mówił dokładnie to, na co mam ochotę. Może się wam to podobać, albo wam się może to nie podobać. Od dzisiaj zaczynamy nowe rządy w Attitude Movie. I tak naprawdę nie wiem, co dalej mówić, bo dzisiejszy odcinek poprowadzę ja. Wiem, że się cieszycie z tego powodu, ale jeszcze mnie będziecie musieli troszeczkę poznosić. Zaczynamy od tego, że chyba mamy drobne problemy techniczne, ponieważ Milosowi wysiadł mikrofon, a mamy dzisiaj dwóch chyba nowych gości. Milos jest na pewno debiutantem, Maxi był w tym zlotowym odcinku, który zniknął nam magicznie z YouTube'a, ponieważ dzisiaj głównym tematem nie będzie Hell in a Cell, tylko głównym tematem będą wyjazdy za granicę w celu oglądania wrestlingu. Temat na dobrą sprawę podsunął Maxi ze względu na to, że Milos kilka tygodni temu wylądował w Niemczech na gali WXW. No i głównie na tym się skupimy z racji tego, że karta Hell in a Cell dzisiaj nie jest jakaś no co dobra. A mnie nie martwcie się, nie będziecie mnie tu widywać, bo to zdecydowanie jest mój ostatni odcinek. Także możecie sobie wylać swoje żale spokojnie w komentarzach. Ja też mam zamiar to zrobić w kierunku was, za to jacy jesteście i za to, że jak wasi bohaterowie odchodzili, to wszystko było pięknie i ładnie, a teraz robicie ze mnie tego złego, który zabił Attitude Movie. Także no, przechodzimy powoli do karty Attitude Movie, do karty Hell in a Cell, a Milos może spróbować naprawić mikrofon. No właśnie. Nie wiem, słyszycie mnie teraz? Tak, Tak, teraz się teraz słyszymy, cię niesamowite. słyszymy. Bomba. Tak jest, no Tak, to niech cię super. będzie słychać. Także nie, no, Dobra. spokojnie, poszukiwania nowego prowadzącego trwają. To nie jest tak, że ja tu wróciłem, znaczy wróciłem, no bo miało mnie tu już w ogóle nie być. Ale Niko poprosił mnie o to, żeby poprowadzić ten odcinek, żeby miał trochę więcej czasu, a na znalezienie nowego prowadzącego, a żeby ciągłość też została zachowana jakaś tak, że no chcąc, nie chcąc, jestem tutaj dzisiaj. Znaczy nie chcąc, bądźmy szczerzy, nie chcąc. Ja się już przyzwyczaiłem do myśli, że mnie tu nie ma i trzymajmy się tego, także gości już przedstawiłem, zaczniemy sobie od Hell in a Cell, bo wydaje mi się, że to jest ten ważniejszy, mniej ważny temat. Ale trzeba to niestety przerobić ze względu na to, że Tradycja. tak, no i to jest w końcu Adiw mówi o wrestlingu. Tak jest. Dobra, to zacznijmy może od walki, która po mnie kompletnie spływa i której zwycięzcę znam chyba w tym momencie. Mamy tutaj starcie Big Showa z Rusewem. To jest ich kolejne starcie. I Maxi twierdzi, że się będzie wypowiadać o WWE, nie tylko ja będę o nim mówił, także czy Maxi, widzisz tutaj jakąś możliwość na to, żeby Big Show pokonał Rusewa, czy dalej puszujemy ruskiego Bułgara, czekając na lepsze jutro? Nie wiem, na co czekamy w wypadku Rusewa. Ja mam dwa możliwe scenariusze dla niego. Jeden to jest przejęcie pasa Stanów Zjednoczonych, a drugi jest, skoro nosi ten medal i tak się z tą flagą pokazuje, to niech przyjdzie Kurt ze swoim medalem i niech go pobije. To by pasowało idealnie, no ale Pasowało, a jeszcze jest standardowy przeciwnik, tak jak ostatnio Wyatt, Ryback, John Cena. Ten właśnie tak. bohater wszystkich to. Tylko no, WrestleMania się zbliża, to pewnie sobie go odpuszczą, tak jak mówisz. No, wiadomo, Kurt Angle to ciężko określić, czy on wróci, czy nie, bo to co tydzień się inne newsy o tym pojawiają, no ale. Tak jak mówiłeś, Rusev to spokojnie powinien a wygrać. Big Show się popłacze, to jak to znów nie ratował swojego kraju. Jak już płakał po tym, jak tego żołnierza zaatakował, to co dopiero będzie, jak przegadł ten Big Show generalnie płacze ważny dla cały niego czas. turniej. To jest No niestety. tak, no jak jest face'em, to on zawsze płacze, jak jest heelem, to jest wkurwiony. I to taka Na jest dobrą zasada. sprawę tak, na dobrą sprawę tak. No, dlatego ja mówię, ja tutaj nie widzę żadnej możliwości na to, żeby Big Show wygrać. Nawet nie biorę pod uwagę żadnego DQ ani nic Fendesen ze względu na to, że no, to nie jest chyba ich pierwsza walka singlowa i Rusev już składał Big Showa, dlatego no, cóż mogłoby się zmienić teraz? Nic się nie powinno zmieniać i ja mówię, no dajcie Rusewowi chociaż pas Stanów Zjednoczonych, to zawsze będzie troszeczkę większy hit na niego.
bo Rusek antyamerykanin z symbolem tego kraju to zawsze, zawsze dodatkowy motyw do... No to zakładając, że Sheamus będzie miał pas, no to może się zatrzymać na Sheamusie. Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że jak... że on się na razie nie zatrzyma na nikim. I wiesz, jeżeli będą chcieli dać mu ten pas Stanów Zjednoczonych, jeżeli pójdzie na Sheamusa, to nie po to, żeby się na nim zatrzymać, tylko po to, żeby właśnie ten pas przejąć. Ja mówię, no dwa nazwiska, na których on się może zatrzymać, to jest Cena i ewentualnie Kurt Angle, które tutaj wpasowałby się w tą historię bardzo ładnie z racji swojego proamerykańskiego gimmiku i tak dalej, także no to też miałoby sens. No. Także co? Także spokojnie stawiamy na Rusewa. Tak jest. Dobra, bo dalej mamy, znowu mamy w karcie, to jest kolejne pay-per-view, gdzie mamy w karcie dwa starcia kobiet. Pierwsze z nich to jest starcie opas kobiet, gdzie AJ Lee będzie bronić mistrzostwa przeciwko Paige. Strasznie się one wymieniają pasem w tym feudzie, bo obie były mistrzyniami już dwa razy. W tym feudzie, tylko w tym feudzie. I wydaje ci się, że jest szansa na kolejne przejęcie pasa przez Paige, czy mimo wszystko z racji tego, że trafiła do obsady Total Divas, a wiemy jak Vince reaguje na to, przynajmniej takie są plotki, że Vince nie chce, żeby któraś z kobiet w Total Divas była mistrzynią, czy jest szansa, że Paige przejmie po raz kolejny pas od AJ Lee? Wiesz co, no ciężko powiedzieć, jak oni ten pas mówią, co pay-per-view prawie, że zmieniają, no to teraz to ciężko powiedzieć. Wiesz, ona jest w obsadzie Total Divas, ale na przyszły sezon. Kiedy będzie? Znaczy, to nie jest na przyszły sezon. Znaczy, ja kompletnie przestałem oglądać Total Divas, więc nie jestem na bieżąco, ale wydaje mi się, że Paige ma się z Alicia Fox pojawić jeszcze w tym sezonie, ze względu na to, że ten sezon został podzielony na dwie serie. Aha. Pierwsza seria skończyła się teraz chyba, albo się skończy ten poniedziałek. Ma być przerwa i potem ma być kolejna transza, więc wydaje mi się, że Paige nam ma się pojawić jeszcze teraz. Ja muszę ogarnąć moją cudowną grzywkę. Bo... No, znaczy, wiesz, no, przydałoby się wreszcie zakończyć to ten feud, bo to się ciągnie, wiadomo, dwie najlepsze zawodniczki z tego rosteru, więc to ciągną, no, ale pytanie, co dalej? No, biorąc pod uwagę, że praktycznie cały roster kobiet w tym momencie jest Total Divas, to dla AJ Lee nie ma przeciwniczki w tym momencie. Znaczy, jedynym słusznym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zrzucenie pasa z AJ, to byłoby przerzucenie go na feud Belasek. To jest jeszcze jakieś rozwiązanie, tylko że no to wracamy do tego, żeby żadna z zawodniczek z Total Divas nie miała pasa, więc tak naprawdę... To są tylko plotki, wiesz. Co innego, a nie mieć tego pasa, co innego fiut, żeby był to tak, tylko że problem tutaj jest chyba problem tej natury, że Total Divas jest nagrywany kilka miesięcy wcześniej i oni potem, wiesz, potem starają się dogrywać wydarzenia, które dzieją się na Raw pod to, co nagrywali kilka miesięcy w Total Divas. I to też może być problemem w tym wypadku, że no, tam ten pas zostałby zmieniony dopiero za kilka miesięcy, no nie? Już mogłaby stracić, dana diva mogłaby go stracić i tak dalej, więc to też pewnie jest jakiś nieduży, bo nieduży, ale problem. Czyli co? AJ. No tak. Ja jestem zdaniem, że pas nie zmieni. W tym momencie pas nie zmieni właścicielki. Jeżeli mamy kończyć ten feud, no to tym, że AJ zostaje mistrzynią. Jeszcze jest. No, czyli co? Czyli AJ będzie mistrzynią, dopóki będzie trwało to Total Divas? Tak. Aha. Tak, bo ona w nim nie może być przez CM Punk. A sama też nie chce. Znaczy, jeszcze istnieje alternatywa, że Charlotte dołączy do rosteru i wtedy by się rozpoczął feud i wtedy byśmy mieli dwie divy, które a nie są w Total Divas. No ale to wiesz, nie wszystkie są, bo mamy Lily, nie ma, Emmy nie ma i tak dalej, no nie, więc teoretycznie mielibyśmy kogo do tej AJ wrzucić, ale Charlotte jest jakimś nazwiskiem, tylko że powtarzalibyśmy to, co w sumie zrobiliśmy z Paige. Tutaj Tomek Kuzior pisze o tym, że jest AJ Lee versus Stefcia i o tym też się jakiś czas temu mówiło i tam jakieś takie drobne smaczki się pojawiały między nimi. I myślę, że to by mogło wypalić. Moim zdaniem to by mogło wypalić, to byłby duży wrestlemaniowy feud. AJ Lee versus Stefcia.
To bym obejrzał, to bym z chęcią obejrzał. Ale tutaj zgodnie stawiamy na AJ. Tak. A jak już mówiliśmy o Belaskach, o siostrach Bella, bliźniaczkach Bella, to one również będą walczyć na ten pay-per-view. I według karty będzie to singlowy pojedynek ze stypulacją, w której przegrana musi zostać asystentką wygranej na 30 dni. Jakie są twoje odczucia? Jak myślisz, która z sióstr wygra? Patrząc na to, jak wygląda ich feud i patrząc na to, jak słabo grają. Znaczy, no, no sytuacja jest to taka, żeby wygrał heel i gnębił to tego face'a, że on wszędzie będzie musiał za niego robić, wszędzie chodził, jakieś tam najgorsze rzeczy robił i to tak stoi, no bo by pasowało, bo co, face będzie heelowi, co tam, przynieś mi kawę, to co, to nie będzie zbyt ciekawie wyglądało, więc jak najbardziej heel tu wygra i stoja będzie to toczony dalej. Wiesz co, i ja też o tym, ja się zastanawiałem nad tym, bo nad tym pay-per-view się dużo nie zastanawiałem ze względu na to, jakie one jest miałki, ale akurat nad tą jedną rzeczą się zastanawiałem, bo patrząc na to stare wrestlingowe porzekadło, to na SmackDown, czyli na ostatnią tygodniówkę przed pay-per-view, górą była Nikki Bella, ale w tym momencie gdzieś tam w newsach pojawiła się ostatnia informacja o tym, że mogą chcieć zrobić Survivor Series, mecz pomiędzy siostrami Bella, więc wtedy generalnie tutaj Nikki może wygrać, tam Brie może wziąć odwet. Tak, przepraszam, bo tutaj WWE Result News poprawia, że może jeszcze odejść ewentualnie z WWE, jeżeli nie chce być asystentką, ale wydaje mi się, że ten scenariusz się raczej nie odbędzie. Tak jest. Znaczy, sytuacja jest taka, że jak ktoś nie będzie się zgadzał... Jeżeli nie będzie chciała być... To będzie musiała odejść. Tak, jeżeli nie będzie chciała być asystentką, no to na te 30 dni to będzie musiała odejść z pracy. Tak jest. Także, no dobra, no to czyli ja mimo wszystko skłaniałbym się tutaj do Nikki, mimo tego, że to ona triumfowała na ostatniej tygodniówce, ale Brie wszystko ostatnio wygrywała i tak dalej, to wypadałoby, żeby została trochę pognębiona przez siostrę. Tak, bardziej jest. Mi się to podoba. Tak, to będzie ciekawsze. Jeżeli w ogóle będzie ciekawie, patrząc na to. Pozapytaj Beczka, zapraszam na mój prywatny kanał, na mojego prywatnego Facebooka, tam się teraz dzieje magia, oddaję się temu w 100% i tam mnie proszę szukać, tam będzie Zapytaj Beczkę. Dobra, co mamy dalej? Karcie. Dalej w karcie mamy starcie o pas Stanów Zjednoczonych. Miz będzie bronił pasa w starciu przeciwko Sheamusowi? Wait, what? A kogo się tam spodziewałeś? A dobra... No to jest nie, zaraz, bo ja w tym momencie moja głowa stwierdziła, że to Miz jest mistrzem. Nie, dobrze. Sheamus jest mistrzem, tak. Miz jest pretendentem. Okej, zgadza się, dobra. Tak jest. Teraz to łapię, bo w pewnym momencie, bo oni chyba w jakiś czas temu i Sheamus byli mistrzami i dlatego mi się to teraz tak jakoś w głowie źle zgrało, ale okej. Sheamus będzie bronił pasa w starciu z Mizem i jak według ciebie ta walka się zakończy? Kto wyjdzie starczą? No tak jak prędzej mówiliśmy, że Sheamus byłby dobrym przeciwnikiem dla Rusewa, więc to raczej Sheamus wygra. No chyba, że znów będą chcieli nabijać pasy amistrzowskie, czyli Miz wygra, a potem na następny pay-per-view już Sheamus odbierze pas albo na Raw. Więc... Na kolejnym Raw, tak? Bo w przypadku Zigglera tego raczej nie będą chcieli robić, bo chcą jednak tego Sheamusa kreować. Choć na razie tak mi się wydaje, że ten pas US to tak to troszeczkę jest na poczekanie. Znaczy wiesz co, mnie to bardzo cieszy, że ten pas US ma Sheamus, bo to jest wtedy gwarancja tego, że tego Sheamusa nie ma. A ja mi daleko do bycia fanem Sheamusa, najchętniej bym go zwolnił. Także bardzo mnie cieszy to, że on ma ten pas i że się nie pokazuje tak bardzo często, nie uwikłali go w żaden duży program. Jest mało eksploatowany, ale no wydaje mi się, że... Znaczy, patrząc na nich, to Miz razem z Miz Downem są dużo bardziej gorącym produktem w tym momencie i wcale bym się nie zdziwił, gdyby
gdyby ten mistrz ten pas przejął, tylko ja mówię, no mnie cały czas bardziej pasowałby ten Rusev i ja się cały czas tym kieruję, ale biorę pod uwagę to, że Miz może wygrać, szczególnie, że kiedyś jego feud z Mizdownem się na pewno gdzieś wyklaruje, bo kiedyś ten stand dubler będzie chciał zostać twarzą i wyjść z cienia. Tak, będzie chciał wyjść z cienia z Miza i będzie wtedy, no wtedy ten feud z pasem wtedy będzie jeszcze, myślę, będzie jeszcze fajniejszy między nimi, także Sheamus to świetny wrestler, czemu chcesz go zwolnić? Bo nie lubię rudych ludzi. Nie, nikt z was nie jest rudy, mam nadzieję. Nie, patrzę na te miniaturki, żaden z was nie jest rudy, także spoko. Rudzi ludzie nie mają duszy, pozdrawiam cię Hada Szyszku, jak to kiedyś będziesz oglądać. Dobra, a już jestem. Dobra, no to co, to ja mówię Sheamus mimo wszystko, ty mówisz kto? Ja też Sheamus. Też mówisz Sheamus mimo wszystko. Też. Teraz mamy starcie o drugi pas midcardowy, mamy two out of three. Boże, mój mózg był nieprzygotowany na to, że muszę prowadzić Elliot Movie, więc mam problem z mózgiem standardowo. I tak, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób pomiędzy tymi panami, że na Raw w poniedziałek Cesaro pokonał Zigglera. W piątek na SmackDown odbył się mecz o pas, w którym wygrał Ziggler i Ziggler obronił pas. I ogłosili, że zawalczą jeszcze raz na pay-per-view. I kompletnie nie mam pojęcia, kto może wygrać, bo jest 1-1 w rywalizacji pomiędzy nimi i z chęcią widziałbym Cesaro z pasem midcardowym. Nic nie ujmując Zigglerowi, cały czas czekam na jakiś porządny run, chociaż z pasem midcardowym w wydaniu Cesaro. Dlatego po cichu liczę, że bo ta walka generalnie może skraść show. To skoro to mamy tutaj trzy piny i tak dalej, to będzie długa, solidna walka i ona może skraść show, jeżeli chodzi o Hell in a Cell. To mam taką cichą nadzieję, że Cesaro wygra tą walkę i dostaniemy go z pasem i coś tam dla niego ciekawego rozpiszą. Szczególnie, że cały czas się mówi o tym pushu, który gdzieś tam na niego czeka, tylko go znaleźć nie może. Tak, ja mam standardowo problem z mózgiem. To jest akurat tak... No tak, oprócz Ambrose'a z Rollinsem, ta walka zapowiada się najciekawiej. Tak. Pytanie tylko, jak ją będą chcieli zablokować, czy jednak będą... Nie będą... A często bywało tak, że jednak te midcardowe feudy typu właśnie Ziggera czy Cesaro jednak dostawały po 10 minut i tak prawie to się zawsze wydawało, że to jednak jest o te 5-10 minut za mało, tu może być a podobnie, ale tu out of three falls, mówię, jak to będzie krótka walka, to będzie dziwnie wyglądało. Pierwszy fall może być po 5 minutach, potem drugi i tak naprawdę walka się rozpocznie przy trzecim. Tu też się może aż szybko skończyć, no ale mam nadzieję, że to jednak będzie dobra walka, druga walka na tej gali. Też jestem za tym, żeby Cesaro wygrał, no i jestem za tym, żeby wreszcie był jakiś dłuższy run z pasem, a nie tak jak ostatnio, że zmiany mistrzów były. No tak, tam gdzieś ktoś wyżej pisał na czacie, że w przypadku feudu Zigglera z Mizem ten pas zmienił posiadacza 4 razy. No. W przypadku feudu AJ z Page... Też chyba 4. Chyba 4 razy, no to generalnie... Ale to jednak to rozciągnięte było jednak. Bo tam... Tak, bo tam to trwało dłużej, bo AJ... tu były zmiany chyba w przeciągu 2 miesięcy, no to... Tak, także no ostatnio te pasy trochę częściej zmieniają właściciela. Wszystkie oprócz pasa mistrzowskiego, którego nikt nie widział. Nikt nie wie, gdzie jest pas mistrzowski i nikt nie wie, gdzie jest Brock Lesnar. I tam ktoś wyżej pisał, że to winą tego jest ilość zabukowanych występów, a ja mam wrażenie, że nie do końca. Czemu trzeci gość nie mówi? Bo trzeci gość jedyne, co ogląda, jeżeli chodzi o mainstream, to segmenty związane ze Stardustem i Goldustem, więc... Niestety, nie mogę powiedzieć za chwilę. Więc... Nie jest na bieżąco,
A jest dzisiaj tutaj głównie dlatego, że był ostatnio gościem na gali WXW w Niemczech, tak to się chyba odmienia i to będzie drugi temat tego Atiot mówi, będziemy rozmawiać o wyjazdach za granicę. On będzie mówił, a my będziemy słuchać. Tak, no Maxi też był w Anglii na galach niezależnych i tak dalej. Z Maxim byliśmy tak samo i zresztą Atiot byliśmy na Węgrzech, na HCW, więc będziemy rozmawiać jeszcze o tym w dniu dzisiejszym. Ale to po tym, jak skończymy kartę Hell in a Cell. Także jeszcze chwila i przechodzimy do tamtego tematu. Wracając do tego, co chciałem powiedzieć o Lesnarze, to jeszcze problem jest z przeciwnikami, bo nie ma dla Lesnara konkretnych przeciwników cały czas. Jest jeszcze jeden pojedynek z Siną, na który czekamy, no znaczy nie wiem, czy czekamy, no doczekamy się go prędzej czy później, bo tak wynika z tej historii, która się dzieje. I potem dopiero WrestleManiowy ewentualny przeciwnik dla niego, więc tak naprawdę to jest główny problem Brocka Lesnara, to, że nie ma z kim walczyć. Nie, no główny problem Brocka Lesnara jest taki, że on się nie pojawia na pay-per-view. Jak się pojawia informacja, że on ma być dopiero na Royal Rumble, no to jest problem. To nie jest problem, że miał przeciwników. Jest Cena i Randy Orton ma przejść w Faceturn. No to tak, Ortonie się w tym momencie mówi, że przejdzie Faceturn, ale no przejdzie ten Faceturn po co? No po to, żeby się posłużyć Lesnarowi, no. No i dobrze, no i do Royal Rumble będzie miał zajęcie Lesnar, no. Tak, no. Potem do Elimination Chamber wsadzić go to żaden nie problem, bo tam do Elimination Chamber kompletnie nie potrzeba żadnego feudu. Wchodzi sześciu chłopa i po prostu się biją, także to... To tyle, a WrestleMania to już jest ten pojedynek, na który czekamy i to będzie, to powinno być coś dużego. A jeżeli chodzi o to, że mistrz nie musi być na każdej gali, o czym pisze Tomek, no owszem, mistrz nie musi być na każdej gali, ale mistrz powinien się pojawiać teraz na jakiś czas. Potem jest ta niepisana zasada, albo i pisana, bo nie wiem, jak to tam wygląda nie. W regulaminach, ale chyba nie pisana. Myślę, że WWE ma jakiś regulamin. No, ja myślę, że tak. Tak, do którego się nie stosują, no, do którego się nie stosują. Pas powinien być broniony co 30 raz na miesiąc i tego się powinni trzymać, no o ile odpuszczaliśmy im to jako tako w wypadku pasa US, który mistrz sobie nosił jako zabawkę przez długi czas, kilka lat temu, to jeżeli to jest główny pas federacji, do tego mamy ten pas w tym momencie zunifikowany, jest to jeden pas. Tylko jeden, mamy jednego głównego mistrza i on się nie dość, że się nie pojawia, to jeszcze go nie broni, to już... To już jest słabe. 30 dni to jest jakaś... Znaczy to jest wykorzystywane jak jakaś kontuzja jest, czy coś takiego, bo wystarczy powiedzieć, że między Elimination Chamber a WrestleMania jest zawsze ponad 30 dni w ostatnich latach, więc takiej zasady po prostu, wiesz, ona jest stosowana jak potrzeba, to stojami. Nie ma jakichś tam regulaminów czy coś, to tak też... Na pewno mają jakąś... Wiesz, jakieś takie 10 przykazań i tam... Tak, 10 przykazań. Tak, jakby tak było, progres to już pas powinien być odebrany, no. A tu pojawiają się plotki, że do Royal Rumble będzie. No to jak, to będzie dramat, ale dobra, no przywróćmy do tej karty pay-per-view, bo tu mamy jeszcze kilka starć. Mamy starcie tag teamowe, które będzie rewanżem Stardust... Gold i Stardust, bo tak są teraz przedstawiani. Będą bronić pasów w starciu z Usosami. I to mam wrażenie, że to jest kolejny pojedynek, który po pierwsze będzie zapychaczem gdzieś na przykład pomiędzy walkami Hell in a Cell, jeżeli nie będą koło siebie i tak naprawdę wynik tej walki jest znany chyba teraz, no już teraz. No nie wydaje mi się, żeby Usosi odzyskali pasy tak teamowe. Dobra, Milos, jakaś opinia? No sprawdźmy, czy Milosa słychać. Tak jest, słuchasz nas? Okej, słyszycie mnie? O, jest tak jest. Ładnie. No, świetnie. Fantastycznie. No to wiecie co, jeśli chodzi o tą walkę tak teamową, słuchajcie... Dobra. Powiem tak, nigdy nie mogłem kupić Usos, to moim zdaniem jest taki tag team przeciętny. Może na poziomie WWE, ale... ale nie coś, co by mnie skłoniło do obejrzenia gali. A jeśli chodzi o Goldusta i Stardusta... No tak, do Goldusta mamy bardzo... inaczej, powiedzmy tak, Goldust to jest zawodnik, który rozpoczął Attitude Era na dobrą sprawę przez The Stone Coldem
bo zapowiedział ci Dudery i dlatego też interesuję się tym teamem, ale jak mówiłem, nie oglądam WWE regularnie, ktoś się tutaj pytał o to na czacie, nie oglądam WWE, dlatego zaraz już wam oddam głos. Natomiast jestem fanem Goldusta, mam nadzieję, że Goldust i Stardust wygrają w tym pojedynku, no w zasadzie walce. I to w zasadzie na tyle. Panowie są obeznani z WWE wobec tego... Ja nie jestem, ja się nie znam. To wychodzi na każdym kroku, że ja się nie znam, więc... Maksim może się zna bardziej. Nie, no co ja mam powiedzieć? No też, że mistrzowie obłonią pas i... Naprawdę do kick-offu zapowiedzieli starcie Dallasa z Henrym? Bo ja mam kartę gdzieś przed oczami tutaj i jej nie widziałem, chociaż wydarzenia ze SmackDown... Na razie jest zapowiedziany Brock panelowy i Miz do TV no tak, ale nie wiem. No, gdzieś tam było news, że ma być walka. No może zapowiedzieli to. Ale... Nie ma, no dobra, no to nie straszcie, Jezus, jakby do tego miało dojść, to no nie straszcie, że nie ma. Także i tak nie będziesz tego oglądał. Czy będziesz oglądał? Winę. Ja nawet nie będę ściągał piszał. Nie, no, ja piszeł oglądam na żywo. To jest jeszcze ta godzina, o której nie chodzę. Której jeszcze nie śpię, więc piszeł oglądam na żywo. Jedynka w zasadzie w walce. Trzymaj mikrofon jak Mr. Kennedy. Lepiej? No, ale Kennedy go trzyma tam. Z drugiej strony musisz podnieść, no. Dobra, było tak? Mam wrażenie, że mikrofon za chwilę przestanie działać przez to. Trzymaj go do wali, bo przestanie działać. Dobra, także tutaj chyba wszyscy zgodnie stawiają na braci Dustów ze względu na to, że no po pierwsze to mistrzami są dość krótko i przejęli pasy od... Przejęli pasy właśnie od Usosów, więc Usosi raczej nie powinni tych pasów teraz odzyskać. Prawda, Maciej, dziękuję. Dobrze, i dalej mamy w karcie pierwszy pojedynek w klatce. Będzie to starcie, na które ludzie czekają cały czas. To jest to jedno, na które ludzie czekają. To będzie starcie Dina Ambrose'a z Sethem Rollinsem. To jest bardzo głupie, to co się w tym momencie dzieje w WWE. To jak brak mistrza wpływa na to, jak program federacji wygląda. Przez kilka tygodni Cena z Deanem bili się o to, który będzie mógł zawalczyć w klatce z Rollinsem. Po to, żeby finalnie przegrany, czyli John Cena, zawalczył z Randy Mordonem w klatce o shota na główny pas. I to się kompletnie nie trzyma kupy. To jest bardzo dziwne, bo skoro ważniejsza wychodzi z tego wszystkiego, do tej pory wychodziło, że ważniejsza, skoro biją się o Sefa, to walka z Sefem jest ważniejsza, a tu w tym momencie wychodzi, że nie dość, że pojedynek przegranych będzie w main evencie, to jeszcze wygrany z tego pojedynku dostanie dużo lepszą nagrodę na dobrą sprawę, bo będzie pretendentem do pasa. Ale skupmy się na tej walce, na którą my jako fani czekamy bardziej, czyli starcie Deana Ambrose'a z Sethem Rollinsem. Ja mam nadzieję, że Dean w końcu się zrewanżuje. Klatka jest idealnym środowiskiem dla niego, jest idealnym miejscem, żeby w końcu odniósł zwycięstwo nad Sethem Rollinsem. Bo ten feud trwa już trochę i Dean jakiegoś znaczącego zwycięstwa jeszcze nie odniósł. Dlatego liczę na to, że stanie się to już najbliższej nocy. Maxi? No jestem podobnego zdania, to tak jak mówiłeś, że kreują ten feud Deana Ambrose'a z Rollinsem przez 2 miesiące. Zniknął mistrz i wydawało się, że to jest najważniejszy feud. A tu Cena. Zaskoczenie na poziomie dzisiejszego prowadzącego Attitude Movie. Tak jest, a najlepiej już się pojawiają, a news pojawia, że Vince McMahon wie, że teraz jest problem, że nie ma topowych gwiazd w federacji. To jest jakiś problem, który na przykład kilka lat temu nie istniał. No. A kreują dwie nowe gwiazdy, puszują ich, a nagle się okazuje, że i tak Cena z Ortonem walczą w main eventie, walczą o title shot. No. Znaczy wiesz co, do tego kreowania młodych gwiazd to strasznie pięknie pasuje tutaj Bray Wyatt, który w momencie, kiedy wydawało się, że zacznie sięgać po
zacznie sięgać po złoto i czeka go naprawdę coś fajnego w Federacji, to został zabity przez Johna Cena i teraz w jakiś sposób będą go próbowali resetować, chociaż na dobrą sprawę nie wiemy, do czego to zmierza. To jest właśnie to kreowanie młodych gwiazd, gdzie mimo wszystko Cena przychodzi i dzieje się, no jak się dzieje. Ostatnio sporo było przykładów, że ten feud z Cena to jest szczyt dla niektórych osób. Ryback, R-Truth, a na przykład jeszcze był... Przegrywali z nimi i potem, nie wiem, znikali w midcardzie, czy odchodzili w ogóle na te main eventy, na superstarsy. Z Brayem pewnie aż tak źle a nie będzie, no ale... Nie, no na Braya czeka ponad coś dużego, no ale to jest, wiesz, mieliśmy jest naprawdę... Mieliśmy wypromowanego Braya Wyatta i tu mieliśmy dobrze wypromowanego Braya Wyatta. A tu kto? A tu przychodzi John Cena i nagle nie mamy Braya Wyatta i Bray zabity. A znika na dwa miesiące, puszczają promo tylko. Coś ma być wielkiego, no ale jak to bywa z wielkim a pomysłem. Przyjdzie WrestleMania i się okaże, że są trzy inne ważniejsze feudy, przychodzi Royal Rumble i się okaże, że będzie tylko w midcardzie. Ale tak, no wracając do tego starcia, o którym rozmawiamy, no to generalnie ma to szansę być najlepsze starcie na gali, biorąc pod uwagę zawodników jak mamy w ringu i biorąc pod uwagę ich otoczenie. Mamy klatkę, będziemy mieli różne sprzęty, i które zdecydowanie tutaj faworyzują Dean Ambrose'a, który uchodzi za tego niezrównoważonego psychicznie, więc klatka i różne dziwne rzeczy, którymi się może bić, zdecydowanie są na jego korzyść. Tylko mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać, że ten Dean w końcu odniesie zwycięstwo jakieś znaczące z Sephem Rollinsem. Na niekorzyść Sepha cały czas przemawia walizka, którą ma w ręku, a wszyscy dobrze wiemy, jak Federacja traktuje ludzi, którzy mają walizkę. No, oni generalnie gdzieś przepadają, przegrywają, wszystko moczą, bo nagle nas zaskoczą tym, że zrobią cash-in, będą mistrzami. Więc no, dla mnie Dean Ambrose tutaj wygra. Ja też jestem tego zdania, tylko jak ty mówisz, że za Deanem przemawia to, że będą stoły, będzie bumpy, że on więcej może przyjąć, a to tak w drugą stronę można spojrzeć, że on może przyjąć bardziej chory bump, więc to on przegra. Przyjmie ten ostateczny bump, po którym wygra set, żeby było efektownie, a na koniec, no ale to raczej nie będzie miał wpływu, po prostu zdecydują, kto kogo będą chcieli dalej apuszować, no i ja chcę, znaczy, żeby... Nadal powinien puszować obu, no. Prawda jest taka, że no, powinien puszować obu. Ktoś musi wygrać ten pojedynek, nie wiem, czy to będą dalej kontynuować? No tak, nie, tylko że wiesz, że przegrana w klatce, szczególnie po jakimś chorym bumpie czy coś, to tak naprawdę nie będzie przegrana duża dla żadnego z nich, no to nie będzie wielka ujma, no tak. Więc wiesz, no... Jasne, że nie powtórzą tego, co robił Undertaker z Foley'em, co też przypomniałam ostatnio na Raw, ale mam nadzieję, że tam padnie jakiś taki spot, który będzie zapamiętany, który dołączy właśnie do tych spotów Foley'owskich i wiesz, no jeżeli Dean wpadnie nam z góry klatki na ring i potem go przypnie Seth Rollins, no to rany boskie, no to nie będzie żadna ujma dla Deana, no nie? Ale ja jestem cały czas zdania tego, że no on te główne walki, duże walki z Sephem Rollinsem przegrywał wszystkie do tej pory. Został odesłany, kontuzjowany, odesłany gdzieś tam daleko, daleko, więc no to jest ten moment, w którym powinien się odegrać. Ja też jestem też do takiego zdania i wiesz, mogą zdecydować w inny sposób, ale to już to naprawdę by było, że Dean przegrywa tyle z nimi No zobaczymy, jak to będzie. Ja bym zrzucił z klatki Attitude na przykład. Za nas któryś z Westerów to bumpa z klatki przyjmie walizka. No to może być straszne. To ja myślę, że to będzie... To będzie bump guy? Tak. Myślę, że tak. Myślę, że to będzie nie tylko bump guy, tylko to będzie najlepszy bump w historii WWE. No i co, mamy ten prawdopodobnie nieszczęsny main event. No mamy ten prawdopodobnie nieszczęsny main event, czyli mamy starcie Ortona z Johnem Ciną. Zwycięzca dostanie shota na pas, który jest w posiadaniu Brocka Lesnara. Logika podpowiada, znaczy ja tu mam problem ze znalezieniem zwycięzcy przez to, że jeżeli chodzi o pojedynek z Ciną, to mówi się o nim w kontekście gdzieś tam właśnie Royal Rumble dopiero. I tak naprawdę ten okres mógłby nam zająć Randy Orton.
o face turnier, którego cały czas się mówi, ale jeżeli pojedynek Sin z Lesnarem trzeci ma się odbyć jakoś szybciej, no to w tym momencie tak naprawdę no to Sina powinien to wygrać. I ciężko mi jest na dobrą sprawę określić zwycięzcę cały czas. No, jasne, że to jest no tak, no to my za bardzo, a nie wiemy kiedy blok kiedy blok będzie. Jakby to było następne PPV, to logiczne by było, żeby to wygrał John. Tak. Wtedy by kontynuowali feud i wtedy Randy Orton żeby później. Tak. Przeszedł w międzyczasie ten facetune. Być może ten facetune już przejdzie na Hell in a Cell. Tak. Więc to by było najbardziej logiczne. Tak, no to... Znaczy mnie też dziwi to, że jednak w pewnym momencie mi się wydawało, że po tym jak John Cena tak no dość minimalnie przegrał, że jednak on przegrał wygrał przez dyskwalifikację, nie tak, wygrał przez dyskwalifikację. Więc ja byłem przekonany, że on już ma zagwarantowanego tego tutaj. Tak, bo w teorii shota ma, dlatego ten shot w tym momencie powinien pójść na rzecz Randy'ego Ortona, no nie? No to nie, no to wygra Randy Orton, ale przez to, że Sinie się też należy shot, może zrobią triple mecz, ale to trochę bez sensu było marnować. Nie, zawsze to kolejny miesiąc z Lesnarem, który się pojawi, więc to nie jest takie bez sensu. Tak jest, no może na Royal Rumble właśnie ich trzech i na przykład jak Brock Lesnar miałby wrócić dopiero na Royal Rumble, to Triple Threat nie byłby głupim pomysłem, nie trzeba byłoby turnować Ortona, mógłby być na przykład Twinerem przez ten czas. To też jest jakieś tam rozwiązanie, no może się na takie coś zdecydują. Wygra Orton, Cena powie, że on nie przegrał z Lesnarem, że mu się należy też i to tak, tylko... I co, oni będą ciągnąć, nie wiem, ja to sobie nie wyobrażam, że przez 3 miesiące będą, nie wiem, albo nie mówić o tym o Lesnarze, bo ktoś wygra tutaj też o ta. I co, nie będą o tym wspominać? No nie. Zajmie się czymś innym. Może no, przy okazji zrobią jeszcze jeden pojedynek o title shota. No wiesz co, no Heyman zniknął nam z ekranu specjalnie na praktycznie cały miesiąc po to, żeby nie przypominać o Lesnarze, no nie? No tak, no. Dopiero no, teraz się pojawił tutaj, żeby podbudować tego title shota właśnie. To się Heyman nagle pojawił, więc tak, będą tego unikać, no. Głównym problemem tutaj moim jest to, że nie wiemy, kiedy pojawi się Lesnar, więc ciężko mi to jakoś umiejscowić w czasie. I jeszcze mam jedną taką rzecz, że jeżeli stawiamy na Dina, który jest face'em, że wygra tam, no to w drugiej walce postawiłbym na osobę przeciwną, żeby nam dwóch face'ów nie wygrało w ten sposób. Tylko, że tutaj znowu wracamy do tego, że w main evencie powinien triumfować face, ale teraz mamy WWE Network, więc mogą kończyć walki jak na pay-per-view, mogą kończyć pay-per-view jak im się podoba. Znaczy, ja jeszcze mam obawę, że znaczy prawdopodobnie tak się nie stanie, ale to z publicznością różnie bywa, że jednak publiczność może olać ten pojedynek całkowicie, więc jakieś czasy JBA, no właśnie, JBA czy Jerry, to naprawdę ten main event może wyjść źle. Tam, wiesz, jest zawsze kratka, są bumpy, ludzie się jednak będą jarać, jak zobaczą, a na żywo jakiegoś tam bumpa, nawet zwykłego bumpa na stół, więc aż tak źle może nie być, no chyba, że się naprawdę trafi jakaś grupa smartowa, jakby to było w Chicago, to by się na pewno a nie zdecydowali na taki main event. Właśnie patrzę, że jest zaraz, więc prawdopodobnie więcej będzie marków, więc nie powinno być aż tak źle. Znaczy i tak mówię, no mało kogo interesuje to ten pojedynek, no jest jakieś tam zastanowienie, kto wygra. A tak to mówię, no mamy dwa pojedynki Cezaro z Igrem i Dina Ambrosa z Rollinsem i to powinno nam starczyć. Reszta wydaje się być taka... Marne to pocieszenie, no. Mam wrażenie, że mimo wszystko marne to pocieszenie. Wiesz, jakbyś tak spojrzał w tym, no to może jedna, dwie walki też były dobre, no, w ostatnich pay-per-view. No tak, no, ale no, to właśnie to świadczy tylko o tym, jak złe pay-per-view w tym momencie są, no. No tak, no, pojawiają się problemy, no. No niestety, no, wiesz, prawda jest taka, że Dean Ambrose i Rollins też skorzystali na tym, że kontuzywany jest Roman Reigns,
ciągle Daniela Bryana nie ma, właśnie Lesnara, no jest ten moment, żeby wreszcie oni dostali ten main event, bo już takiej okazji a może nie być, bo powróci Lesnar, powróci Roman Reigns i znowu zostaną odsunięci na dalszy tor. No ale nie, a niech tak bukują dalej, potem Vince znowu będzie narzekał, że nie ma topowych gwiazd, będzie płacił różnym wrestlerom, żeby wracali zainteresowani. No. Dobra, to tyle temat o Hell in a Cell. Nie ma się tutaj dalej nad tym rozgadywać, bo to mieliśmy szybko przelecieć ten temat i skupić się na tym, na naszym drugim gościu, który się dzisiaj tutaj pojawił. Milos ostatnio wylądował, tak jak już wspominałem, na gali WXW i jest dzisiaj tutaj po to, żeby o tym wydarzeniu nam troszeczkę opowiedzieć, więc to jest twój czas. Możesz powiedzieć, jak to się w ogóle stało, że pojechałeś na galę WXW, co cię skłoniło? Od tego zacznijmy generalnie. Jak to się stało, że w ogóle pojechałeś? Bo wiem, że nie byłeś sam, więc droga wolna. Okej, no to może zacznijmy od tego, że regularnie oglądam WXW Shotgun. To jest taki program internetowy Federacji WXW, około 20-minutowy, po to, żeby nie zapomnieć niemieckiego. I widzicie, gdzieś tak mniej więcej na początku lipca oglądam, a tu pojawia się informacja, że nie kto inny, a Hiroshi Tanahashi pojawi się na październikowej gali. No i mówię, takiej okazji nie można przegapić, prawda? Najlepszy pro wrestler na świecie, w porównaniu z którym taki, nie wiem, Orton, Cena, czy o kim tam rozmawialiście, no to są, powiedzmy, przeciętniacy. Także nie, trzeba było wykorzystać okazję. No dobra, niekoniecznie, może niepotrzebnie ich obrażam. Nie, spokojnie, obrażam. Oni tu nie przyjdą, oni się nie będą bili. Możesz ich obrażać. A szkoda, no dobra. Dobra, w każdym bądź razie, kiedy się dowiedziałem, że na gali będzie Tanahashi, zagadałem do dobrego kolegi, którego od 8 lat znam na PSW, do Ila. Dla Ila pozdrowienia. Widzimy się na następnej gali. No i tak, umówiliśmy się na galę, zabukowaliśmy wszystko. Takie tak, nie wiem, czy jest sens mówić o tej części logistycznej. Nie, także może przyjść. Znaczy, skąd leciałeś na galę? Z Warszawy, linia Germanwings, lot w obie strony 100 euro. Właśnie, bo wiesz co, bo my się kiedyś zastanawialiśmy nad tym, żeby odwiedzić Gold Karata. To jest ten ich turniej i pamiętam, że wtedy logistycznie mieliśmy taki problem, że gala odbywała się gdzieś daleko, gdzieś w okolicach granicy bodaj z Holandią i to nam bardzo nie pasowało. Dlatego jestem ciekaw, jak to wyglądało z twojej strony. Znaczy ja tylko opowiem, że znaczy wiesz, że na przykład nie wiem, bo ja patrzyłem na bilety z Gdańska, wiesz, teraz jest jeszcze 5-6 miesięcy, a do marca. I jest Wizard, ale ci z Gdańska i w tym momencie do Dortmundu, to tam nie wiem, pewno z 50 km jest od tego Oberhausen, a za 100 zł można bilety w obydwie strony kupić. No, wiadomo. To jest dobra cena. No, są tam, że w piątek i w niedzielę można wrócić, pewno nie na wszystkie 3 dni się można lecieć, pewno cena wzrośnie, około 200-300 zł to by była cena, bo samochodem czy tam tym jakimś pociągiem to i tak jest kawał drogi. Milos, w ogóle brałeś ja pod uwagę, żeby pociągiem jechać, czy... Znaczy słuchaj, to nie wchodziło tak naprawdę w grę, bo już jestem na uczelni i nie wchodziło mi tutaj w grę, żeby opuścić za wiele zajęć. I tak musiałem przegapić jeden dzień. No, a tutaj właśnie powiedziałeś 1000 km z Dortmundu. Byłem zaskoczony, bo to tak naprawdę, jak patrzę na mapę, to wydaje się, że kilkadziesiąt kilometrów to jest wszystko, są głębie rury. Także jak masz Dortmund, to bomba. To naprawdę by odpowiadało. Tak, no ty, a ty gdzie wylądowałeś? Słuchaj, to było lotnisko w Düsseldorfie. I z Düsseldorfu do Oberhausen to było około 15 minut drogi pociągiem. Także nic. Tak, są loty do Düsseldorfu, do Dortmundu, jest jeszcze jedno lotnisko, jak popatrzałem. No i tanie linie latają, więc mówię, no 200-300 zł, jak się tam z 2-3 miesięcznym wyprzedzeniem zabukuje, to można polecieć. Wiadomo, zależy z jakiego miasta, Gdańska, Warszawa, to... A coś więcej o samej gali, jakbyś nam opowiedział generalnie, organizacji i tak dalej, no bo wiesz, no mamy nasze polskie podwórko, które jest
bardzo nielubiane, ale nie będę mówił na głos, bo zaraz się narażę na to, że mi ustawiają skrypt i tak dalej, więc na tym skończę rozmowę o polskim podwórku, więc bardzo mnie ciekawi, jak wygląda organizacja tam, ile ludzi było na gali, i wiesz, no jak... Znaczy jak... powiedz ogólnie, co to było, wiesz, bo to całe 4 dni taki festiwal, jak to się nazywa, co to był za festiwal i tak dalej, powiedz. No tak, to jest gala World Triangle League, to jest wspólny turniej trzech federacji, WXW, CCW, BJW. Z tym, że w tym wypadku z BJW był tylko jeden wrestler, Kazuki Hashimoto, w związku z falą kontuzji, jaką ma ta japońska federacja. No i powiem tak, to była moja pierwsza gala na żywo, także ciężko mi porównywać, czy to z DDW, czy to z HCW, czy z czymkolwiek innym. Także, ale powiem tak, to był pełny profesjonalizm. Świetna gala. Powiem szczerze, przez całe 2 dni, kiedy tam byłem, pojawił się tylko jeden bocz, tak na dobrą sprawę. I tak, poziom walk wysoki. Mówię, nie mam porównania z innymi galami na żywo, ale... Znaczy, tak. WXW oglądałeś? W sensie, no pewne gale, a na pewno oglądałeś. Słuchaj, to naturalnie przez lata, dajmy na to... 16 Karat Gold Tournament 2008, druga noc, to jest na dobrą sprawę jedna z najlepszych gal w historii. Nie wiem, czy pamiętasz jeszcze Wack and Crash kontra Johnny Saint. Tak. Tak, to... Regularnie oglądam jak ten, no to byłeś w takim 2007, 2008, jak jeszcze był Danielson, Hiro był, to pamiętam. Dlatego też się pytam, bo wiesz na przykład, że Karat ma naprawdę wysoki poziom, to jest... Tak, turniej. Tylko że na karacie, wiesz, tak. Na karatem przemawia to, że tam jest kupa gwiazd amerykańskiego indisu. Tak. Tam przyjeżdża, znaczy, dlatego ja się kiedyś zastanawiałem nad karatem, bo tam naprawdę, wiesz, jakiś Johnny Gargano można spotkać i tak dalej, Chucków Taylorów i tym podobnych zawodników. Tak, no jest zawsze okazja kogoś znasz, kogo lubisz. Dokładnie. Spotkać. Oglądałeś karat 2014? Nie, a warto. Ja oglądałem i takie wrażenie, że z WXW jednak by się lepiej prezentowali od niektórych gwiazd. Więc nie, ich, oni sam roster już mają naprawdę wyrobiony. Jest tam na przykład, bo później pewno dojdziemy do nazwisk. No dobra, kontynuuj dalej. Ja jestem ciekaw o frekwencję na gali. Bo to mnie zawsze zastanawia i to, wiesz, zawsze będziemy mieli też punkt odniesienia do tego, co my widzieliśmy na Węgrzech, do tego, co widzimy u nas w kraju, więc no, pewnie nie masz statystyki dokładnej, ale na twoje oko ile tam mogło być ludzi? Nie mam statystyki dokładnej. Przeważnie dla WXW to jest od 350 do 450 ludzi. Na mój gust mogło być właśnie około 300-350. Miejsca siedzące były zapełnione, miejsca wokół ringu również. Czyli full. To znaczy wy na pierwszą galę coś czytałem, że wy kupiliście bilety na miejsca siedzące, czy jak to wyglądało? Czy był podział na bilety, czy? Można było sobie kupić miejsca siedzące w pierwszym rzędzie, w drugim rzędzie, miejsca siedzące dalej, albo miejsca stojące. My mieliśmy miejsca siedzące w drugim rzędzie, ale drugiej nocy, kiedy był Tanahashi, celowo wybraliśmy sobie miejsca stojące, które wyszłyby na stanie, gdybyśmy kupili bilety stojące. No ale powiem tak, miejsca siedzące były świetne, ale to, kiedy stoisz przy ringu, kiedy po dużych spotach klepiesz ten ring, to jest coś nie do opisania. To było wręcz fantastyczne. Czy jakaś federacja poza WXW pozwala na coś takiego na dobrą sprawę. No właśnie, PWG siedzą przy ringu i generalnie jak coś się dzieje, to w niego stukają. Znaczy popowiedz w ogóle to jak to wygląda, bo ludzie nigdy nie widzieli WXW a nie wiedzą, jak ci fani są ustawieni. No to powiedz, jak to z wewnątrz wygląda. Słuchajcie, to jest tak. Ring, tylko z jednej strony fani nie otaczają ringu. To znaczy z trzech stron fani stoją tuż przy ringu. Są tam dość mocno upchani. Mieliśmy z Ilem dość spory problem, żeby utrzymać miejsce stojące tuż przy ringu, ale się udało. Natomiast ta czwarta strona to jest tam, gdzie jest rampa i tam, gdzie są miejsca siedzące i tam już sobie tuż przy ringu stanąć nie można. Kiedyś tak robili, o ile dobrze pamiętam, ale teraz jest porządek, że tak powiem. No i wiesz, na pewno, wiesz,
robi wrażenie, że stoisz, bo ile stałeś od Ingu? Metr? Dwa? Przed tobą jedna osoba była, tak? Słuchaj, przede mną nie było nikogo. To dotykałeś tego Ingu i oglądałeś wrestling, no. Więc no. To na pewno wrażenie... To prawie jakbyś był pro-wrestlerem. No, jakbyś był menadżerem. Bo jak ja na przykład oglądam niektóre w XW, to niektórzy się muszą aż odsuwać, jak niektóre a spoty tam idą, wiesz, ktoś się od in odbija, to aż trzeba się odsunąć, żeby tam ci na nogę, na rękę, a nie stanął, czy tam ci nie uderzył w kołę, więc wrażenie musi być niesamowite. Dobra, a jak? Mhm. No dobra, a jak określiłbyś fanów, jak się zachowują? Czy jest smartów dużo, kogoś na przykład w koszulkach WWE, a widziałeś? Słuchajcie, tam byli prawie tylko smarty i w koszulkach najprzeróżniejszych federacji. Dajmy na to, byli w koszulkach CCW, w koszulkach ROH. Był nawet jeden facet w wieku około 60 lat z koszulką takiego niemieckiego forum wrestlingowego, Moonsault Day E. Także... Mam wrażenie, że ludzie za tych będą dokładnie tak wyglądać za jakieś 10 lat. Bo oni są wszyscy starzy i mniej więcej tak, jak zobaczycie za jakieś 10 lat Przemków, Koprów i tak dalej gdzieś na gali, będą takie stare dziadki w koszulce Attitude gdzieś. To będzie gość, a specjalny będzie, a witany przez wszystkich. Tak to znaczy wygląda. Znaczy nie, a pewno ci młodsi fani, 15-latki, a co to za stary dziad tu przychodzi? Bo o ile opisy walki i tak dalej można cały czas przeczytać, znaczy nie można przeczytać na forum, bo nie ma forum, co mnie bardzo cieszy, bo nie lubię Attitude. To będzie można je przeczytać, jeżeli forum to wróci, mam nadzieję, że nie wróci, ale jeżeli kiedyś wróci, to opisy walk będzie można przeczytać. Jakieś gwiazdy indysów amerykańskich, które ludzie mogą znać, bardziej pojawiły się na tej gali, bo tam widziałem chyba, że ktoś się trafił, jakiś Rich Swann bodaj. Tak, był Rich Swann. Z Richem Swannem ogólnie była taka fajna sytuacja, że przed niedzielną galą, na której był Tanahashi, był taki Primark fanów wrestlingu. No właśnie, a powiedz... To mnie bardzo interesuje, ten Pri Market. To tak. No ale rozpocznij o tym Pri Markecie, jak już... Jeszcze raz, jak? Powiedz o tym Pri Markecie, jak już na mat i wtedy przejdź do tego słona. Co to w ogóle było? Ile tam osób było? Co oni tam sprzedawali? Znaczy tak, to było na takiej zasadzie, że musiałeś sobie co najmniej na tydzień przed tym Pri Marketem napisać e-maila do WXW i powiedzieć, że chcesz mieć tam u nich stoisko i tam wyłożyć swoje rzeczy. I tak, my tam z Ilem poszliśmy gdzieś pod koniec całej imprezy, kiedy już tych stoisk nie było za wiele, ale tak na dobrą sprawę to wyszło nam to na dobre, bowiem trafiliśmy na Richa Swanna. Rich Swann przeglądał każde DVD, każdą koszulkę, przeglądał wszystkie karty, to niesamowite wrażenie. No i jeszcze wykorzystaliśmy oczywiście sytuację, żeby sobie zrobić z nim zdjęcie, ale naprawdę fajna sprawa, facet autentycznie jest nie dość, że wrestlerem światowej klasy, to jeszcze fanem. Pojawili się niemieccy wrestlerzy, nie wiem, pewnie, czy może Maxi kojarzy, Michael Izotow. No, myślę, tam generalnie mniej jest znane... O niemieckich wrestlerów. Mnie jest znane dwóch wrestlerów, jeden to jest Tommy Lent. Oni sprzedawali swój staw, tam jakieś używane DVD, tak? Jakieś tak. Koszulki, jakieś tam po przystępnych cenach. Ale to jest fajne, to jest bardzo fajna inicjatywa, coś takiego. Znaczy, ja bardzo jest fajne, bo tam przeczytałem. No znaczy to jest fajne, bo tam ludzie to, wiesz, wydają na to pieniądze, u nas to... No u nas to się wydaje na staw wrestlingowy, się wydaje, jak ktoś jest fanem, to wydaje na niego staw, no. Wiesz, jak zobaczysz sobie na tym nieszczęsnym forum Attitude, którego nie lubię, jak zobaczysz sobie temat z tym, co ludzie posiadają, to mają trochę tego stawu, więc wiesz. Więc takie miejsce, gdzie mogą się nim powymieniać, coś sprzedać, coś kupić i tak dalej, jest naprawdę bardzo fajną inicjatywą, dlatego to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. No i generalnie jest to też dodatkowy wrestlingowy smaczek, który dochodzi nam do tego całego wyjazdu, no bo oprócz tych dwóch gal, na których byłeś, masz jeszcze to, gdzie możesz iść pooglądać, a nuż trafi się jakaś koszulka, która ci się spodoba, której normalnie nie jesteś w stanie kupić, a nuż jakieś fajne DVD czy coś, więc no moim zdaniem bomba. Sam bym z chęcią odwiedził coś takiego. A co do jeszcze Słona, to jak ja na Dragon Gate w tym roku byłem, to właśnie Słon też miał swoje stoisko, jak to w ABSR-ze, no i widzę, że on sprzedaje jakieś DVD, WrestleMania, jakieś tam inne DVD z WWE, no i wiesz, on tam ma swoje rzeczy, a tu jeszcze DVD z WWE
sprzedaje. No i się go spytałem, a co ty pracujesz dla nich? No nie, no jeszcze nie, ale mam nadzieję, że kiedyś będę pracował. No ale no, a ja powiedział, no wiesz, no jakieś pieniądze trzeba zarabiać, więc ja bym się nie zdziwił, jak on tam szukał jakiejś okazji, żeby później to opchnąć jakimś panu w innej części świata. Nie, więc ja się nie dziwię, że on to robił, tak wiesz. No słuchaj, kupi takie DVD, podpisze je i sprzedaje drożej następnemu, no bo za sama tak, autograf tak. Richa Swana też coś będzie mógł doliczyć. Tak też robią, ale wiesz, fajne jest to, że ci ludzie są normalni, no nie? Bo to zawsze jest jakaś taka magiczna bariera, że jak ktoś jest wielką gwiazdą, to jest niedostępny i tak dalej, a tu masz przykład, że gość sobie idzie oglądać normalny staw, kupuje, sprzedaje i tak dalej, więc super. No ja też się pamiętam z Dragon Gate jeszcze w tym roku Ricochet, Ucha Nation i Tozawa, wiesz, ludzie do nich podchodzili sobie zdjęcie robić, a oni jakieś tanty robią, a uśmieszki, ludzi tu ustawiaj, ustawcie się tak, ty tu postań tutaj. No a nie było, widać, że oni naprawdę mają przyjemność z tego, że ktoś chce z nim robić zdjęcie, było widać, że te są afanami, że to jest fajna sprawa dla nich, że ktoś do nich podchodzi, że tam a pogada, zamieni w kilka słów. Więc to jest właśnie, znaczy to jest też fajnie właśnie sceny niezależnie ta bliskość. Wiesz, podchodzisz, a kiedy chcesz, a nie tam wiesz, przyjeżdża jakaś gwiazda z WWE, to musisz w kolejce stać, autograf, możesz tam wiesz, 30 sekund, a tutaj wiesz, możesz, jest mało ludzi, możesz sobie porozmawiać, a kupić coś wprost, a od niego. No bo powiedz jeszcze, bo tam jeszcze Beef Basic był. Tak. A z kim tam jeszcze miałeś okazję jakieś parę zdań zamienić? Słuchaj, to jeśli chodzi o właśnie Beef Music, taki teraz taka wschodząca gwiazda Indy i facet, którego częścią gimmiku jest właśnie to, że jest taki powiedzmy niedostępny, ale taki przerażający wręcz. I faktycznie, kiedy facet wchodzi do ringu, kiedy jest performerem, to jest wokół niego ta otoczka. Natomiast już po gali, ja akurat z nimi nie rozmawiałem, podszedł do niego Il, zamienili kilka zdań i faktycznie facet jest bardzo dostępny, przystępny, tak jak napisała na forum. No to tak, nie wiem o co chodzi. Tak, ale faktycznie. Tak jak pisałam na forum, ci wrestlerzy z Ameryki, te wielkie gwiazdy, kiedy do nich podchodzisz, to faktycznie, tak jak powiedziałaś, Maxi, normalni ludzie, zresztą ekipę z CCW spotkaliśmy w McDonaldzie, więc tam już faktycznie tej otoczki celebrytów nie było, ale mogliśmy właśnie sobie zobaczyć, jak Rich Swann pił sobie kofę. Ale ty chcesz powiedzieć, że tacy zajebiści wrestlerzy i wpierdalają w McDonaldzie? Aż mi się lepiej zrobiło na serduszku. Tak jest. A jak to ma możliwe, żeby Wester do McDonalda szedł? No normalnie. Dobra, ja mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo to jest prawdopodobnie ten punkt, który interesuje chyba ludzi najbardziej. Nie rozmieniajmy się na drobne, na poszczególnie co ile kosztuje, ale mniej więcej ile taki wyjazd ciebie kosztował tam. No bo to ludzi interesuje, ile trzeba włożyć, żeby pojechać oglądać wrestling gdzieś indziej. Słuchaj, nie rozmieniając się na drobne, zakładając, że nie wydajemy fortuny na jedzenie, można się zmieścić w 1000 zł. Trochę, jeśli trafi się na dobrą ofertę z lotami, da radę. Maxi, twoje wyjazdy na Dragon Gate? Znaczy powiem tak, duża różnica jest, jak jedziesz na dwie gale, a jak jedziesz na jedną galę, bo istotny jest bilet. Ile kosztuje bilet? Bo bilet dla nas a wychodzi sporo. Ile zapłaciliście za bilet za jedną noc? Znaczy tak, za nocleg to było 20 € za głowę za noc. A bilety? Bilet na galę. Bilet na galę. Ja akurat przepłaciłem, bo kupiłem na Eventimie, ale za miejsce siedzące w drugim rzędzie to było 30 €, powiedzmy. Dużo. To jest 150 zł. No to jedziesz na jedną galę, już masz 150 zł plus... Tu 100 zł zaoszczędzone na nocek. Też około 1000 zł. Ja jak jechałem na moją pierwszą galę Dragon Gate, to ja jechałem na... była tylko jedna gala i nocegu a nie brałem.
Tylko po prostu lot był, nie wiem, tam o 6. Trzeba było jeszcze dojechać na lotnisko, więc wtedy pewnie bym musiał około 30-40 funtów zapłacić, 200 zł zaoszczędziłem i się chwilkę kimnąłem, a na lotnisku i tak naprawdę 4 rano już odprawiałem i tak musisz być o tej 4 czy tam nawet 4:30. No tak, nie, no to już, tak naprawdę bym poszedł na nocek i już bym musiał wyjść, no. Więc nie opłacało mi się wydawać tych pieniędzy, więc można się w 500 zł zamknąć, wiadomo. Bilet jest ważny, lot trzeba trafić. Jeśli mówię o jedną garę, tak jak mówisz, przychodzi druga gara, trzeba jednak ten anocek wziąć, drugi bilet kupić, coś tam jeszcze zjeść i może jeszcze drugi anocek po garze, jak tam lota nie pasuje. Jeszcze taka sprawa, warto sprawdzić dojazdy, bo ja spędziłem godzinę w pociągach, bo nostek w innej miejscowości miałem, około godzinę w pociągach spędziłem i to wyszło mi około 150 zł bilety, więc warto też to też sprawdzić jednak w Niemczech czy w Anglii na nasze pieniądze te wszystkie dojazdy jednak kosztują. Dobra, mi wniosek, a masz jeszcze jakieś pytanie, no to proszę. Nie, no mów, a podsumuj. No ja powoli chciałem zmierzać do końca, bo tak naprawdę nie ma co sztucznie też przeciągać tego tematu. No, wniosek jest taki, że generalnie nie jest to tania impreza i trzeba trochę zebrać, ale jak ktoś jest zdeterminowany, to ma szansę zobaczyć gwiazdy scen niezależnej blisko nas, bo tych federacji w Europie jest coraz więcej, one ściągają różnych zawodników. Więc tak naprawdę no, dla chcącego nic trudnego i wydaje mi się, że warto pojechać. Wydaje mi się, że warto pojechać, chociaż raz zobaczyć coś innego. No ja na przykład byłem zachwycony tym, co zobaczyłem na Węgrzech, bo było to kompletnie... Była to moja pierwsza gala indysowa po tych galach WWE u nas w Polsce i było to kompletnie coś innego. To była cała hardkorowa gala i to było fenomenalne, dlatego na przykład w tym roku bardzo mocno rozważam, żeby pojechać na Bloody November po raz kolejny, żeby sobie to powtórzyć, bo było super i jedynym minusem tego jest to, że widziałem to w zeszłym roku, ale nie wiem, czy mi to będzie jakoś przeszkadzać, biorąc pod uwagę, że to hardcore, więc będę siedział znowu z rozczapionym ryjem tam, nie wierząc w to, co oni robią. Także warto jeździć. Masz jeszcze jakieś plany wyjazdowe w najbliższym czasie, Milos? Wiesz co, ja w tej chwili nie, poczekam, bo zauważyłem, że już jest taka prawidłowość. W październiku pojawiają się gwiazdy z New Japan Pro Wrestling w Europie. W zeszłym roku mieliśmy w Anglii Tanahashiego, w tym roku Tanahashi i Okada. Także kto wie, może w przyszłym roku znowu pojawi się ktoś, dla kogo warto wydać te 1000 zł. No tak, Maxi, jedziesz gdzieś w najbliższym czasie, wybierasz się, masz jakieś plany? Znaczy na razie tak, myślę, że plany, tak jak mówisz, ten karat, znaczy wiesz, to takie plany, że chciałbym pojechać na karata. Będzie prawdopodobnie Dragon Gate będzie w 2015. Chciałbym znów pojechać, no ale to jak zwykle kwestia pieniędzy. To są takie dwie gare, co chciałbym odwiedzić. No, Dragon Gate jest to, że mi się świetnie te gare podobają, a na żywo. A zupełnie, znaczy, to jest ten plus tego Dragon Gate w Anglii, że na przykład jest mało zawodników i jest dużo pojedynków jeden a na jednego. Jest na przykład 6-7 walk w karcie i każda walka a jest długa, więc ci weselzy jednak, ci z Dragon Gate się starają, że jednak dłuższe walki i one trzymają naprawdę bardzo wysoki poziom. No, poziom zawodników jest też troszeczkę inny na tego typu galach, no nie? Więc to też robi różnicę, patrząc nie tylko na nasz rodzimy rynek, ale patrząc nawet na WWE, bo wiemy, że te ich house show u nas w Polsce ringowo no ssały, bądźmy tutaj szczerzy, bo ssały. No i ta pierwsza gala była o tyle fajna, że to był nasz pierwszy raz tam, więc to było super. A oglądanie tego samego trzeci raz już no, nie jest fajne, dlatego jazda na tego typu indysowe gale robi robotę, bo nie dość, że masz okazję zobaczyć różnych innych zawodników, to masz okazję trafić na naprawdę świetnych zawodników ze sceny niezależnej, nie tylko z Europy, bo i z Ameryki, których oglądasz gdzieś tam na komputerze i chcesz zobaczyć na żywo. Dzięki, że mi robisz efekty buczenia. Jest. On chciał się na ekranie pokazać. Znaczy też jest fajna sprawa, że tak jak jest WWE, jak przyjeżdżałem tu do Polski, jednak widać, że ci wrestlerzy walczą na pół gwizdka, że wczoraj byli gdzie indziej, przez cały tydzień no, będą... Słuchaj, no,
tygodniowa trasa, codziennie walczysz i tak dalej, to no nie ma się co dziwić, że Big Show z Markiem Henrym umierali nam praktycznie na gali, bodaj chyba w Łodzi. Bo ja na przykład, a taki przykład, była walka Ayamato z Bibi Hulkiem w Anglii, jak byłem, i nie, a miesiąc prędzej na main evencie, pay-per-view właśnie, była to ta sama walka i mi osobiście się bardziej podobała ta walka w Anglii. Więc to też nie o czym świadczy. Jeszcze mam jedno pytanie do Miłosa, bo ty o tym ty pisałeś. Jak to było z tym bonem na alkohol? Bo ty musiałeś zapłacić. Ty wiedziałeś w ogóle o tym? Powiedz to jak to wyglądało. Nie, to akurat był szok. Mianowicie, pierwszej nocy trzeba było zapłacić co najmniej 5 euro za bony na alkohol, albo sok, albo wodę, czy sok tam kto chce. Przed wejściem na galę, w przeciwnym razie nici, nie masz wrestlingu. Drugiej nocy 6 mimo euro. Mimo biletu. Okej, okay. No to fajnie. Ale była, nie wiem, była jakaś informacja, nie wiem, czy to jest, czy tak jest, a jest zawsze, czy po prostu sobie tak wymyślili. No dobra, ale masz to, kupujesz ten bon za 5 euro, tak? I co masz w ramach tego bonu? Ty masz coś w ramach tego bonu, czy oprócz bonu płacisz normalnie? Znaczy, nie. W ramach tego bonu możesz sobie wziąć parę napojów. W moim przypadku to wyszło, nie wiem, ze dwa piwa i sok, 3 soki, coś w tym stylu. A ile kosztowało, coś normalnie? Tylko za bony można było kupić. Tylko za bony, aha, okej. Okay. No ale to w sumie nie jest jakiś taki bardzo zły deal, no nie? Tylko zmuszają cię do tego, żebyś jednak poszedł do tego sklepiku, bufetu i coś stamtąd wziął. Chociaż biorąc pod uwagę, że jest to gala wrestlingu, drzeż ryja i tak dalej, to wiesz, no sobie czegoś do picia, to byłoby dziwne. No tak, no nie wiem, wiesz, pewnie dla tych fanów, co jeżdżą na każdą galę, to oni już przyzwyczajeni do oni tego. Oni już mają bony swoje, wiesz. No jak się tam, oni dostają bony w ramach przez to, że przyjeżdżają tak często. Znaczy, ogólnie też chciałbym się zapytać o samą reakcję na Tanahashiego, bo to największa gwiazda była. Jakie twoje odczucia są? Widzę, Matwiej mówi tyle, to powiem? No proszę, skoro Matwiej zapytał to. Jak można nie wiedzieć, co to jest Hiroshi Tanahashi, no? Zaraz na czacie powiedzą, jak można nie wiedzieć. Rozumiem, nie wiedzieć, to jest Randy Orton, no, żeby to Tanahashi. No, także tak, to szup, już ci mówię, Tanahashi najlepszy w tej chwili wrestler na świecie. To już słyszeliśmy. Tak, to już słyszeliśmy, ale to trzeba podkreślić. Tak jak pisałem na forum, o ile większość wrestlerów, praktycznie wszyscy, kiedy wyszli z tego ringu, kiedy stałeś koło nich, to nie było już tej otoczki celebryty. W przypadku Tanahashiego była taka emanująca z niego siła, profesjonalizm, etyka pracy, jakby tego nie nazwać. Po prostu czułeś, że facet jest wyjątkowy, że jest tym najlepszym wrestlerem na świecie. A jeśli chodzi o reakcję fanów, bo to nas najbardziej interesuje, powiem tak, to było 20 minut chantów Tanahashi, albo High Fly Flow, to jest jego finisher. Fantastyczna sprawa, zwłaszcza, że na forum niemieckim Cage Match przed galą pojawiły się takie ironiczne wpisy, że pewnie więcej dziewczyn przyjdzie, żeby zobaczyć Tanahashiego, ale wyglądało to tak, że publiczność będzie jednak za Andim, za niemieckim wrestlerem, który walczył z Tanahashim. Ale w praktyce to było 20 minut tylko dla Tanahashiego. No właśnie, ja chciałem się właśnie spytać o tego Absolute Andy. Uważasz, że to był dobry przeciwnik dla niego? Bo wiesz, ja tak śledząc to mój gdzie. No to dalej nic nie mówi, ale nie, proszę, mówcie. No, o to właśnie tu a chodziło. No, a o to, żeby ludzie nie wiedzieli, o czym rozmawiać? Nie, dobrze, mówcie. Znaczy tak, może... No bo ja tam, no jest tam kilku lepszych RSR-ów, no. No ludzie tylko Bad Bonesa kojarzą z racji krótkiego pobytu w TNA. No to może tak, Andy to jest absolutnie bardzo solidny worker, zresztą on w 2008 roku, jeśli dobrze pamiętam, miał walkę o pas WXW z Danielsonem w main evencie. Także to jest zawodnik sprawdzony, którego można wystawić przeciwko prawdziwej gwieździe, który zrobi swoją robotę. Myślę, że był dobrym rozwiązaniem. Fantastycznym europejskim wrestlerem jest Tommy End. On również, on może sprawdziłby się jeszcze lepiej. No ale zdecydowali się na Andy'ego i myślę, że
to było dobre rozwiązanie. Prawie czterogwiazdkowa walka, także dobre rozwiązanie. No to też, a istotne, że Tanahashi jednak, a nie łudźmy się, jednak na przykład porównania OH i WXW jednak ta frekwencja jest a podobna, wiesz, OH 1000 fanów ma, tutaj było 400 jednak, a New Japan jak ma 10 tysięcy fanów, a on tu nagle przyjeżdża jest 400 fanów, to mógł tak to troszeczkę ugoło podejść, a jak mówisz, że jednak ta dobra walka była, że jednak się starał, to też jest ważne, ty też tak jak mówisz, że się zachował. Jak ktoś jest dobrym workerem, to nie podchodzi ulgowo do niczego. Jak się szanuje ten biznes, to się za każdym razem podchodzi na 100% do każdej walki, nieważne czy walczysz przed 1000 osób, czy jedną osobą, czy 100 tysięcami, czy milionem. Tak jest. I tym pozytywnym akcentem kończę swoje ostatnie attitude movie. Nie ma co przeciągać, ja idę pić alkohol i to jest jedna myśl, która mnie trzyma dzisiaj przy życiu. Także do zobaczenia tutaj, bo mnie już tutaj nie będzie na szczęście. Jak ktoś chce mnie znaleźć gdzieś jeszcze, to wiecie, gdzie mnie szukać w internecie. Wpiszcie sobie na Facebooku i tak dalej, albo na YouTubie i mnie tam szukajcie. Nie żegnam się, bo nie wrócę, to się nie żegnam i oby attitude umarło, więc... Tego wam wszystkim życzę. Z nowymi rządami Maxiego i Niko na pewno się tak stanie. Także odliczam tylko dni do śmierci Attitude, więc trzymajcie się, cześć. I wam dziękuję za obecność dzisiaj w odcinku. Wam dziękuję za to, że to oglądaliście. Pa. Na razie.